Mi chodzi o inną rzecz, że my zamiast, nigdy nie było tak w reprezentacji, możesz mieć większe umiejętności i mniejsze, jako piłkarz. Możesz lepiej grać w reprezentacji, możesz gorzej, ale nigdy nie było takiej sytuacji, zauważcie, w ostatnich latach, od moich czasów, że dziękujemy za zaangażowanie, dziękujemy za to, że walczyli, za to, że bardzo chcieli. Z Mołdawią bardzo powalczyli. Mi chodzi o taką rzecz. Ja bym chciał analizować reprezentację, kto zrobił błąd, źle przesunął, źle zaasekurował, nie wygrał pojedynku jeden na jeden, nie wyszło mu podanie krosowe, dlaczego nie uruchomimy Frankowskiego, który stoi szeroko, tak? A potem do niego mamy pretensje. No, Frankowskiego też trzeba styl gry zrozumieć jako partner z drużyny, nie tylko trener. No ja muszę wiedzieć, że jak on jest w tłoku, to on z tego nic nie zrobi. Frankowski jest groźny, jak mu dam na prawą nogę i na wolne pole, żeby mógł odejść, żeby mógł grać jeden na jeden. Ja się zastanawiam, czy my takie aspekty bierzemy pod uwagę. A my dzisiaj dziękujemy, żeśmy się zaangażowali. No panowie, kluczem do zawodu piłkarz, a to jest zawód, to jest wyjść i 90 minut się zaangażować, jak każdy inny w swojej pracy. Czy to jest taksówkarz, czy to jest kucharz i czy to jest pani, która pracuje w Tesco. Ona musi się w pracę zaangażować, żeby się nie pomylić, musi być skoncentrowana. A my zaczynamy dziękować za co? Fajnie zawsze Zbyszek Boniek jedną rzecz mówi. To jest najlepszy zawód na świecie. Nie dość, że robisz to, co kochasz, nie dość, że super zarabiasz, to jeszcze się spełniasz jako człowiek. A to poszło dzisiaj tak w ekstremalnym, co chodzi o naszą reprezentację. Dziękujemy za zaangażowanie. To w ogóle za niedługo podziękujemy za to, że w ogóle przyjeżdżają na reprezentację.